Tu na razie jest ściernisko. Ale będzie sendomowisko. My jesteśmy Pirytowa Para i pokażemy Wam, jak wygląda postawienie sendomu od A do Z. I to przez totalnych amatorów. Witajcie w drugim odcinku, słuchajcie kochani, tutaj już są jakieś powoli postępy, co prawda jeszcze do sendoma daleko, ale tutaj na działce zaczyna się w końcu coś dziać. Tutaj obok mnie widzicie, zacząłem robić studnie, ale oni troszeczkę później. Musiałem wczoraj wykosić tutaj trawę, bo szykujemy się przede wszystkim tutaj do ogrodzenia. Pokażę zaraz, jakie są narzędzia potrzebne, jakie materiały. Tutaj jeszcze będę musiał poprawić kosą, znaczy wczoraj kosiłem kosą, dzisiaj muszę poprawić jeszcze kosiarką tradycyjną, żeby to po prostu bardziej wyrównać. Dzisiaj muszę powycinać te takie grubsze krzaki, bo one są tutaj zwykłą żyłkową. Wczoraj, którą miałem kosę, tutaj ta żyłka niespecjalnie się sprawdziła. Dlatego słuchajcie, tutaj dzisiaj już zakupiłem żyłkę taką o profilu kwadratowym. Ona jest bardzo ostra, więc liczę na to, że to już zetnie mi te grubsze krzaki. Tutaj jest wykop, miejsce, w którym będzie stała nasza hala. Stąd też, słuchajcie, zabraliśmy część ziemi i ta ziemia, która była tutaj, koparka na dronie, pewnie będziecie widzieli, wrzucę Wam to, jak tutaj robiła wykop. I tą ziemię położyliśmy tutaj na wzdłuż granicy, po to, żeby troszeczkę podnieść miejsce, w którym będzie ogrodzenie. Działka jest troszeczkę pofalowana, nie wiem, czy to zobaczycie. Ona jest niższa niż na obrzeżach, bo na obrzeżach tam też zostało podniesione. W tamtym narożniku było podniesione około 40 cm w stosunku po przekątnej do tego, więc no nie było wyjścia, trzeba było to zrobić, bo no po prostu nie chcemy, żeby tutaj stała nam gdzieś woda. W przyszłości, jak sendom będzie tutaj stał i tu będzie gdzieś mniej więcej robiony wykop na wymianę gruntu, na zebranie humusu i tak dalej, to na pewno ta ziemia stąd zostanie zebrana i rozrzucona po całej działce, żeby tą działkę troszeczkę podnieść, materiału nie wywozić, bo jednak humus jest, transport przede wszystkim jest w cenie. Więc słuchajcie, wracając do ogrodzenia, co jeszcze mogę powiedzieć? No wiadomo, słuchajcie, prócz samego ogrodzenia, ale to będzie o tym mowa później, potrzebujemy jeszcze materiały typu właśnie żwirek, no raczej żwirek z kamyczkami będzie najlepszy. Wiadomo, woda, tutaj już Mauser stoi, palety zawsze jakieś się przydadzą, wiaderko, betoniarkę już mamy, agregat prądotwórczy mamy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście szpadle, inne narzędzia, listę pewnie jakąś zrobię w odcinku. Słuchajcie, teraz trzy słowa na temat studni wierconej własnym sumptem, jak to się mówi. Znalazłem filmik na internecie, który wrzucam. Nie będę tutaj tłumaczyć po kolei wszystkich, całej procedury, jak się robi taką studnię. Bardzo fajnie facet to opisuje, pokazuje, ja nie będę, tak jak mówię, powielać tematu. Natomiast plusy i minusy i moje błędy przede wszystkim. Moim, może nie błędem, po prostu u nas na działce już na głębokości około 2 metrów pojawiła się woda, co wcale nie było pozytywem. To spowodowało, że musiałem bardzo długo robić szlamówką, która tutaj leży obok. Szlamówka to jest właśnie takie urządzenie, ono ma tutaj taki zaworek w środku do nabierania właśnie szlamu, błota i tak dalej. Na tym momencie jest studnia już w okolicach 5 metrów, ale już to idzie tak naprawdę topornie, że chyba sobie odpuszczę. I teraz na drugą stronę, jakbym miał opowiadać, dzisiaj bym się już raczej chyba na to nie zdecydował, wolałbym zapłacić, nie wiem, 1000 zł, 1500 do 2 nawet, żeby ktoś przyjechał zrobić mi profesjonalną studnię, bo ja kupiłem swoją wiertnicę, swoja wiertnica kosztowała mi ręczna 600 zł, około. Oczywiście możecie wynająć, ale wynajęcie kosztuje około 50 zł na dobę. Ja walczyłem tutaj prawie bite 2 dni sam z tą studnią, więc to już macie koszt 100 zł. Dodatkowo rury i tak dalej. Więc dzisiaj ja osobiście bym się na to nie zdecydował. Jeden z pierwszych moich błędów był taki też, że dałem odcinki, no pierwszy odcinek dałem 2-metrowy, ale już później kupiłem złe odcinki, kupiłem, musiałem ciąć, bo kupiłem, nie wiem dlaczego, kupiłem 2-metrowe odcinki rury PCV, to jest rura 110. Dzisiaj po pierwsze, jeżeli bym miał to robić, to po pierwsze rury bym dał większe i większą wiertnicę, kupił 160 prawdopodobnie, jeżeli mnie pamięć nie myli. I kolejna sprawa jest taka, że nawierciłbym bardzo dużo otworków, żeby ta woda do środka tej rury spływała. Wydawało mi się, że tych otworków jest naprawdę bardzo dużo, a jednak okazało się, że jest ich dalej za mało.
Tak jest moje zdanie. Jest to na głębokości około 5 metrów. Drugi błąd był mój taki, że kupiłem motopompę. Ta motopompa ma w sumie za dużą wydajność. Ona mi się przyda oczywiście, ale na tą chwilę ma za dużą wydajność. I tutaj jest potrzebna mniejsza pompka, która nie ma takiej wydajności po to, żeby do studni zdążyła nalecieć woda. Więc taki tu był mój błąd. Jeżeli chcecie wynajmować wiertnicę, to najlepiej, żebyście mieli pomoc i się zmieniali, bo jednak tu jest z tym ogrom roboty. Tutaj jeszcze taka drobna uwaga. Słuchajcie, ja proponuję zastosować dwa karabinczyki z tego względu, że dla zabezpieczenia, jeżeli to Wam zostanie, szlamówka zostanie Wam na dużej głębokości albo sznurek się rozwiąże, to wtedy będziecie mieć problem z wyciągnięciem tego. Zostanie Wam tylko i wyłącznie bardzo mocny magnes i to nawet nie wiem, czy pomoże, więc lepiej mieć zabezpieczenie, dobrze to wszystko powiązać ze sobą. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, sznurek. Przywiążcie sobie sznurek czy do palety, czy do czegoś innego, bo może się zdarzyć, że ten sznurek Wam też wciągnie jakby do środka. Nie zauważycie, też będziecie mieć problem z wyciągnięciem tego. Jak już macie wywiercony częściowo otwór, po prostu to wrzucacie do środka. Tu słyszycie, już jest woda dosyć płytko, bo woda naszła, tutaj nie robiłem nic ostatnio. I jak już macie na tej głębokości 5 metrów około, ja zostałem tą szlamówkę na jakieś 2-3 minuty. Ten szlam na dobrą sprawę sam się napełni i po prostu wtedy wyciągacie to. Widzicie, tutaj już jest woda dosyć płytko. Pokażę Wam, jak to wygląda. Widzicie, tutaj już jest woda. Tego szlamu na dobrą sprawę nie ma. I zobaczcie sobie tutaj, jeżeli zostawicie na chwilę dłużej szlamówkę w środku, to zobaczcie, ona się napełnia sama na dobrą sprawę pod wpływem ciężkości, nawet nie trzeba się z nią tak mocno szarpać. Widzicie, jaki tutaj już jest piasek? To już na dobrą sprawę jest ok, tylko mówię, lepszy byłby, gdyby te kamyczki były jeszcze grubsze, no i oczywiście głębiej, wtedy na pewno studnia by się szybciej napełniała. Słuchajcie, właśnie w poprzednim odcinku mówiłem o tym, żeby zbierać wszystko, co tylko możecie, bo to może Wam się przydać. Słuchajcie, ta szopka, pseudoszopka, była za free drzwi, gdzieś tam dostałem też za free, musiałem podciąć, zamontować pirazy drzwi. Nie trzymam tu żadnych wartościowych sprzętów, ale zawsze można się gdzieś schować, można trzymać jakieś tam pierdoły, żeby nie porozlatywały się po całej działce, jakiś szpadel, łopatę, grabie, o takie pierdoły po to, żeby to było. Paleta, widzicie, się przydała do tego, żeby sobie lepiej stać. Tutaj kolejne palety po to, żeby móc na czym postawić Mausera. Bloczki, które wcześniej dostałem, słuchajcie, posłużyły mi też jako schodki do góry po to, żeby sobie tutaj wejść i trzymać wąż, który się gdzieś tam napełnia Mausera wodą. Słuchajcie, tutaj żwir z kolei. Żwir, oczywiście za żwir musiałem zapłacić, ale już tutaj plandeki pod to też były zdobyczne, jak to się mówi, za free. Więc kolejna jakaś tam rzecz, która się przydała. Słuchajcie, słupki, które będą na froncie, tutaj może zrobimy przybliżenie. Te słupeczki takie drewniane, one nie są za piękne, ale zamknę, jak już będzie ogrodzenie, zamknę sobie to siatką leśną i będzie już jakieś tam pirazy drzwi ogrodzenie. Te słupeczki też dostałem od rodziny, więc kolejne jakieś tam 50 zł pewnie w kieszeni. No i słuchajcie, jeszcze temat tego ogrodzenia, bo w Sendomie jest podana informacja taka, że auto z HDS-em, czyli po prostu jak przyjdzie do Was Sendom, żeby miało swobodę ruchów po to, żeby można było wjechać swobodnie ten Sendom montować. Część osób się decyduje i nawet polecam to rozwiązanie stawiania ogrodzenia, jak już jest postawiony Sendom. Natomiast słuchajcie, w warunkach zabudowy mamy podane, że mamy 4 metry minimum musi być od ogrodzenia do granicy Sendomu, więc tutaj auto spokojnie się po pierwsze zmieści, działka jest bardzo duża, więc czy z jednej, czy z drugiej, z trzech stron jest swobodny naprawdę dostęp do tego, a my chcemy już jakby zamykać tą działkę z tego względu, że tak jak mówiłem, tam będzie już stawiana hala i będą przywożone materiały. Nie chcemy, żeby gdzieś te materiały nóg dostały. Zawsze jest to jakieś tam skromne, ale jakieś utrudnienie dla potencjalnych nowonabywców, jak to się mówi. No i słuchajcie, jeszcze trzy słowa do wszystkich osób, które się zastanawiają nad Sendomem. Oglądaliśmy wiele firm, które zajmują się konstrukcjami szkieletowymi, konstrukcjami modułowymi, domami z keramzytu, wszelkie inne metody alternatywne, domy z bali, żeśmy przejrzeli, jakieś tam, no cuda na kiju. Tych firm jest naprawdę bardzo dużo w Polsce.
I na dobrą sprawę takie, znaczy no, chyba wydaje mi się, że nawet nie ma konkurencji specjalnej dla Sendoma. Stopień wykończenia tego Sendoma jest naprawdę na wysokim poziomie. Większość tych domów, owszem, jest tańsza, ale nie ma tam ani instalacji elektrycznej, ani hydraulicznej, ani wodno-kanalizacyjnej, to już powiedziałem. Nie ma pompy, nie ma fotowoltaiki, już pomijam nawet fotowoltaikę, bo to można sobie osobno. Ale naprawdę stopień wykończenia, jeszcze w niektórych budynkach widziałem coś takiego, że musicie sobie poddasze jeszcze ekstra ocieplać. Więc no wiecie, tutaj jest bardzo dużo roboty, jeżeli kupicie, owszem, zaoszczędzicie jakieś tam pieniądze, ale finalnie i tak musicie kupić materiały, zapłacić ekipie, chyba że macie czas i umiejętności robienia tego samemu, ale jak ja to wstępnie wyliczyłem, to jest oszczędność na bardzo niewielkim poziomie, przy jeszcze założeniu, że robicie bardzo dużo rzeczy później sami. No więc słuchajcie, już żeby nie przeciągać, trzeba się brać za robotę, bo od gadania, jak to się mówi, nic się nie dzieje. No i kochani, długo se nie pokosiłem, pół minuty, kosiarka zdechła i zapalić nie chcę, nie wiem co się stało, czy coś ze świecą, czy gdzieś się przypadkowo zalała, czy co, ale chyba się nie zalała, bo no nic na to nie wskazuje, nie wiem, przewody wszystkie są ok, więc chciałem pokosić złośliwość rzeczy martwych. Wczoraj chodziła jak brzytwa, jak burza, dzisiaj już chodzić nie chcę, więc no niestety muszę ją zabrać na warsztat i zobaczyć, co tu się dzieje z nią. Także podsumowując, dzisiejsze 2-3 godziny tutaj na działce, nie do końca jestem zadowolony z dzisiejszego dnia, ze względu, że ta kosa popsuła mi trochę nastrój, bo chciałem tu już wykosić, żeby było ładnie, no ale trudno, takie życie czasem się zdarza, no ale zawsze coś porobiłem. Tutaj słuchajcie, wzdłuż tej krótszej granicy musiałem nasypać trochę ziemi, troszeczkę wyrównać, po to, że tu będą zaraz stawiane słupki, tam brakowało parę centymetrów, żeby te słupki były, wiecie, bardziej głębiej osadzone, wtedy będą stabilniejsze i tak dalej. Tutaj troszeczkę ta ziemia postoi, pewnie deszcz popada, ona się ubije, więc będzie w porządku. No i co? No i czas się zawijać, sobota i w następnym odcinku mam nadzieję, że pokażę już, jak będziemy stawiać ogrodzenie, wiercić, mieszać zaprawę, słuchajcie, więc no coś bardziej będzie wszystko powoli widoczne. A tymczasem cały czas żyjemy pięknymi marzeniami, że tam będzie stał Sendom.